poniekąd Beata, Beatrice, przepraszam, poniekąd analogia teatru, analogia gry jest właściwa, w tym sensie, że tutaj naprawdę nic super ważnego się nie dzieje. To wszystko jest gra, bo gra w definicji, gra jest dla przyjemności. Widzisz, jak się spotykają na przykład, nie wiem, jak cztery osoby siadają wokół gry planszowej, tak, i grają, to nie grają po to, żeby zbawić świata, żeby coś zmienić, tylko grają po to, bo mają przyjemność z gry, tak? Nawet nie chodzi o kto wygra czy nie wygra, gra ten, kto ma przyjemność z gry. Jak ktoś ma przyjemność z gry i ma tylko przyjemność z wygrania, a nie wygra, no to wiem, jak to się kończy. Więc gra poniekąd, nawet w futbol, tak jest futbol, piłka nożna. Jak spotkają się dwie drużyny, to one grają ze sobą w piłkę, któraś tam fajne emocje przeżywają, któraś tam wygrywa, ale tak naprawdę, czy oni spotkają się, czy nie, czy zagrają, czy nie, nic nie zmienia. Świat nie staje się lepszy przez to, że ktoś gra. Świat nie przestaje się lepszy, gra jest dla samej zabawy, dla gry, jak taniec. Taniec też jest taką rzeczą, która nic nie zmienia. Człowiek staje, idzie, tańczy, ekspresjonuje się i kończy w tym samym miejscu, w którym zaczął. Tak samo jak podróż, jak człowiek idzie na wakacje, to wyjeżdża gdzieś tam i wraca w miejsce, w którym był. To wszystko jest dla samego przeżycia, dla doświadczenia. Samo w sobie nic nie zmienia. Jak człowiek idzie na urlop, to tak wraca, skąd przyjechał. Jak człowiek gra, to i tak jest w tym samym miejscu, zanim zaczął grać. Jak tańczy, jest w tym samym miejscu, jak zaczął tańczyć. Przeżycie tu jest najważniejsze. Więc poniekąd gra, teatr jest podobnie, bo w teatrze jest tak, że ty wcielasz się w rolę. Ty przychodząc tutaj, wybierasz tą swoją rolę, tak? Obsadzasz się w tej roli i tę rolę odgrywasz. Jak całe twoje życie to jest, powiedzmy, że jedna sztuka, to ty grasz tą rolę. Ta rola też może trochę ewoluować, za wąska analogia, może taki serial telewizyjny, może taka bardziej, taki, który trwa dwie dekady, bo tam też ewoluują te różne charaktery. I my tutaj przychodzimy, odgrywamy tę rolę, tylko zapominając, że jesteśmy tylko aktorem, ale też jesteśmy reżyserem, że my możemy tę rolę też swoją zmienić. Więc poniekąd to jest właśnie, w sensie to jest... Ja nie mam problemu z tą analogią. Z mojego punktu widzenia, życie, w ogóle nie tylko ty, ja, w ogóle życie, wszystko, ten piesek, wszystko, to co fizyczne, cały fizyczny świat istnieje tylko w jednym celu. Sensem istnienia wszystkiego jest radość. To wszystko istnieje po to, żebyśmy my i wszyscy inni mogli doświadczać fizycznego świata, fizycznymi zmysłami w celu odczuwania radości. Że zło i dobro nie istnieje i że tak naprawdę dając komuś wolną wolę, my pozwalamy mu robić wszystko. I dobre, i złe. I dobre w cudzysłowie, i złe w cudzysłowie. I jakbyśmy komuś zabronili robić złe, czyli zabrali mu wolną wolę, to radość z tego istnienia wszystkiego polega na tym, że to jest spontaniczne. Że tutaj widzisz, nikt ci niczego nie nakazuje, nikt ci niczego nie zmusza, przez co ty możesz wolnie ekspresjonować siebie. I oczywiście są ludzie na tym świecie i też jest to naturalne, też jest to poniekąd elementem tej gry. Nawet w teatrze, wiesz, jakaś jest sztuka, jakiś tam jest bohater, to na ogół ten bohater mierzy się z jakimś, jak jest villain po polsku, no z jakimś czarnym charakterem. Że nie ma Batmana bez Jokera, że to wszystko jest właśnie gra. Ciemno i światło, zimno i gorąco. I to ten kontrast jest niezbędny. Ale są osoby, które oczywiście nie wiedzą, kim są. Są osoby, które są daleko od swojego inner being. Nawet nie wiedzą, że on istnieje. Nawet jak on ich woła, to oni są tak daleko, że nawet nie słyszą tego wołania. I oni są zgubieni, bo tak naprawdę zagubieni w tym sensie, że nikt tak naprawdę z własnej woli dla samej przyjemności robienia czegoś nie czyni nikomu zła. To, że my podejmujemy decyzje, które ktoś inny może interpretować jako krzywdzące, to mogą być mechanizmy obronne, to może być bardzo wiele różnych rzeczy. Dlatego mówię, tutaj bardzo trudno zawsze mówić o tej trzeciej osobie bez tej trzeciej osoby, bo to tylko ona wie, dlaczego robi to, co robi. Natomiast ty, widząc coś, co nazywasz krzywdzącym, to ty masz wolną wolę w tym. W
tym sensie, że ty możesz patrzeć i możesz nie patrzeć. Jak patrzeć, jak patrzysz, możesz wybrać taką, a nie inną perspektywę, która spowoduje, że czujesz się tak, a nie inaczej. Jak widzisz, czy jak wybierasz patrzeć, jak dostrzegasz krzywdę i ta krzywda powoduje, że nie wiem, że jakieś cierpienie się w tobie rodzi, no to pytanie, znowu masz trzy wybory. Czy możesz coś z tym zrobić? Czy możesz zainterweniować? Widzisz, bo jak, nie wiem, jak ty będziesz szła ulicą i zobaczysz, że nie wiem, jakaś dorosła osoba na przykład, nie wiem, bije dziecko, to być może zareagujesz, być może włączysz się w sytuację, może zatrzymasz. Jak starsza babcia się przewróci na chodniku, też pewnie jej pomożesz. Więc to nie jest tak, że każda sytuacja jest taka sama, w sensie, że to zawsze są te trzy wybory. Zmień, jak możesz zmienić, czy jak możesz zainterweniować i zaprzestać, przerwać tą krzywdę, ten proces, co się w tyli odbywa, to przerwij, ale jak nie możesz, to dużo lepszym sposobem będzie, jak ty otoczysz w swoich myślach, jak ty spojrzysz na tą całą sytuację z perspektywy absolutnej miłości. Bo z perspektywy absolutnej miłości nic nigdy tak naprawdę nie jest problemem. Bo ta osoba, która w twojej percepcji jest krzywdzona, doświadcza czegoś i ten, który krzywdzi, też czegoś doświadcza. To naprawdę oni doświadczają oboje lekcji. I jak ty na przykład tego, co krzywdzi, otoczysz miłością, nawet możesz mu współczuć, że on jest w takim miejscu, w którym czuje się zmuszony do takich działań, to mu dużo pomożesz, nawet jak on sobie z tego sprawy nie zdaje. I jak to otoczysz miłością tą w cudzysłowie ofiarę, oczywiście nie wiem, oczywiście o takim scenariuszu mówimy, ale ty jako osoba, która na to patrzy, masz wiele wyborów, bo cała wola jest z tobą. Natomiast ja rozumiem, że ludziom trudno zrozumieć jest to, że nie wiem, ktoś, nie wiem, zwłaszcza jak to jest taka osoba w miarę bezbronna, właśnie jak dziecko czy ktokolwiek inny, może wybrać, przyciągnąć jakieś niefajne doświadczenie. I tutaj naprawdę trzeba zrozumieć jedną rzecz, że my wszyscy, bo to jak coś się w naszym życiu pojawia, to my tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieli w 100%, czy ja to przyciągnąłem, czy ja to wybrałem, zanim tutaj przyszedłem. Różnica jest ogromna, bo widzisz, jak ja przychodzę tutaj nauczyć się na przykład, bo to całe życie jest jedną wielką lekcją miłości, tylko my ją przerabiamy w 10 setkach różnych żyć, bo tych lekcji jest dużo. I tak naprawdę jak człowiek nie robi z niczego problemu, we wszystkim dostrzega wartość i potrafi spojrzeć na to z perspektywy miłości, to tą lekcję miłości odrabia. Jak robisz czegoś problem, to robisz z tego problem, a w miłości miłość jest kompletnie, jak jest inclusive. W miłość wszystko zawiera, wszystko. Miłość niczego nie odrzuca, niczego nie odseparuje. Jak my robimy problem, to my odrzucamy to coś jako część miłości. Więc dopóki my robimy z czegoś problem, dopóki my to odrzucamy, no to jest ta lekcja, którą musimy odrobić, a tak naprawdę nie ma lepszych sposobów narabiania jakichś lekcji niż przyjdzie tego samemu. Więc do czego zmierzam? Niektóre, nie wiem, ja mogę mieć, nie wiem, za 2 lata mogę mieć raka. Nie wiem czego, wszystko jedno czego. I jak ja tego raka mam, ja nigdy nie będę wiedział. Ja z tego powodu, z tego, to jest perspektywy tego ego, tutaj będąc Adamem Aleksandrem, ja nigdy nie będę wiedział, czy ja wybrałem raka, przeżyć taką chorobę i zobaczyć, na ile ja robię z niej problem, na ile nie robię z niej problemu, czy ja ją przeciągnąłem. I tak jest w każdym doświadczeniu, takich zwłaszcza większych kalibrów, tak? Jak coś na przykład się dzieje, jak jest wypadek, który, nie wiem, zmienia moje życie kompletnie. Ktoś właśnie na YouTubie ostatnio skomentował pod jakimś live'em, co będzie, jak ja stracę głos. Jak ja stracę głos, to stracę głos. To nie będę mógł rozmawiać. Nie wiem, może będę książki pisał. Nie mam zielonego pojęcia. Jak to się pojawi, to wtedy zobaczę. Natomiast nie wiem właśnie, czy ten wypadek bym przyciągnął, czy on jest elementem mojej koncepcji, mojej lekcji, czy jest tym wyborem, który dokonałem tutaj przychodząc. Oczywiście tego wyboru nie znam. Nikt tego wyboru nie zna. My się wszyscy rodzimy poniekąd czystą kartką, tak psychologicznie.
Alusia, dziękuję za pytanie na Instagramie. Chyba pierwszy raz od tygodnia. Zaraz z niego spojrzę. Więc ja nie wiem, i tego nikt nie wie tak naprawdę, ale dowiesz się, jak już tam wrócisz, będziesz wiedział, wiedziała. Na tym polega sąd ostateczny. Nie polega na sąd, to nie jest sąd ostateczny, to jest takie life review, to zapatrzysz na swoje życie, patrzysz, co przeżyłeś, tam nie ma sądu, żeby było jasne. Więc teraz z tymi dziećmi, z tymi bezbronnymi dziećmi, jak widzisz jaką sytuację, która jest bezbronna i my, jako osoba, która jest bezbronna i w swojej opinii jest skrzywdzona w tej chwili, jak możesz to przerwać, masz taki impuls i czujesz się na siłach, to przerwij. Natomiast my musimy zrozumieć, że my tutaj nie przychodzimy po to, żeby być, nie wiem, piękni, sławni i bogaci. My tu przychodzimy po to, żeby się rozwinąć, żeby ten rozwój rozwoju doświadczyć. I niektórzy z nas, na przykład jak ja, wybierają sobie ścieżki, które są no, dużo bardziej wyzywające niż takie, nie wiem, niż takie właśnie niewyzywające. Ja wybrałem sobie życie w małej miejscowości, 8 osób w jednym pokoju. To sobie wybrałem, bo dla mnie to jest lekcja. Widzisz, jak ja bym z tego dzisiaj robił problem, jak ja bym się czuł ofiarą, jak ja bym obwiniał za swoje życie, swoją przeszłość, to gdzie się urodziłem, rodziców, ich wychowanie, rodzeństwo, państwo, kościół, to się nigdy nie kończy. To ja bym nie odrobił tej lekcji miłości. A odrabiając lekcję miłości, my nie tylko nie robimy problemu z tego, co się wydarzyło, my doceniamy to, co się wydarzyło, bo to, co się wydarzyło w moim życiu, sprawiło, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Więc te dzieci i te bezbronne osoby, na które tak patrzymy, my nigdy nie będziemy wiedzieli, czy oni wybrali, czy przyciągnęli. Jak to jest dziecko, to raczej wybrało. Natomiast jest to poniekąd nieistotne. Ważniejsze jest to, jak to dziecko, jak to osoba sobie z tym poradzi, jak wyjdzie z tej sytuacji i jak będzie na nią patrzeć. Dlatego jak my przeżywamy coś traumatycznego i z tej traumy nigdy nie wychodzimy, to my nie odrabiamy tej lekcji miłości. Mam nadzieję, że ma to sens, Beatrice, ale w twojej sytuacji wtedy masz wybór patrzeć, nie patrzeć, reagować, nie reagować, ale na pewno najlepszym zawsze wyborem jest spojrzeć na to na tyle, na ile potrafimy. Tutaj nie może być wysiłku, bo wysiłek będzie oznaczał, że staramy się robić coś, jak jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Na tyle, na ile potrafimy spojrzeć na to z perspektywy absolutnej miłości, czyli z najszerszej perspektywy, tej boskiej perspektywy, z której wszystko ma swoją wartość.